Bitte nehmen Sie Platz. Proszę zajmować miejsca. Die Sitzung ist wie... Wznawiam posiedzenie. Protokół wczorajszego posiedzenia został rozdany. Czy są jakieś sprzeciwy? Nie widzę. W takim razie protokół uznają za przyjęty. Przechodzimy w tej chwili do punktu porządku obrad. Niedawne wydarzenia w Polsce oraz ich wpływ na prawa podstawowe określone w karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Zwracam uwagę na to, że w przypadku tej debaty nie ma procedury zbierania głosów z sali, a także błękitnej karty. Ja bitte sehr, Abgeordneter, bitte. Proszę, panie pośle. Prowadzić debatę na temat naszego kraju, a pan przewodniczący ogłasza, że nawet nie będziemy mogli się wypowiedzieć. Nie ma procedur głosów z sali, nie ma pytań do tych, którzy się będą wypowiadać. Czy to jest w ogóle debata? Ta debata podobno ma się odbywać w imię demokracji, a nie będzie tak naprawdę żadnej realnej dyskusji poza oświadczeniami klubów, które z góry możemy przewidzieć. Dziękuję bardzo. W pierwszym rzędzie widzę, że już skorzystał pan z okazji, by zabrać głos. I bez wielkiego problemu tę możliwość pan uzyskał. Po drugie, zgodnie z regulaminem parlamentu jest to debata o charakterze demokratycznym. Jeżeli demokracja w pańskim rozumieniu wygląda tylko w takiej postaci, że pan tutaj musi decydować, to już jest inny problem. To jest z góry ustalona procedura znana państwu, grupy polityczne dla uniknięcia, panie pośle, sytuacji takiej, żeby doszło tutaj do konfliktów i starć pozamerytorycznych, porozumiały się co do tego, że skoncentrują się na poszczególnych punktach debaty, a nie na spontanicznych wtrętach koleżanek i kolegów posłów, więc ustaliliśmy, że nie dopuścimy ani głosów z sali, ani błękitnej karty. Jest to zwykła demokratyczna procedura parlamentarna. W imieniu Rady oświadczenie wygłosi pan minister Korczok. Proszę uprzejmie. Szanowny panie przewodniczący Parlamentu Europejskiego, szanowni posłowie, panie przewodniczący komisji, po styczniu tego roku po raz drugi Rada została poproszona o interwencję w tej sprawie na temat sytuacji w Polsce. Zacznę od stwierdzenia, że prezydencja, a w istocie my wszyscy, myślę, zgodzimy się z tym, że ochrona zasady państwa praworządnego, demokracji i praw podstawowych w naszej Unii to zagadnienia o kluczowym znaczeniu. Dzisiejsza debata odnosi się do działań następczych w zakresie dialogu ustalonego przez władze polskie i Komisję Europejską, zwłaszcza jeśli chodzi o stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, opozycję tego Trybunału oraz zarządzanie mediami publicznymi. Jak powiedział w styczniu przewodniczący, niezależność Trybunału oraz swoboda wyrażania opinii oraz pluralizm mediów są nieodzowne, aby zapewnić zasady państwa praworządnego w społeczeństwie demokratycznym. Szanowni Państwo, zobowiązania dotyczące promowania praw człowieka to stałe wyzwanie wymagające stałej uwagi i wysiłków we wszystkich obszarach polityki. Nie pora na to, by spocząć na laurę, jeśli chodzi o ochronę praw podstawowych. Jak wszyscy wiemy, Unia Europejska w tej chwili ma do czynienia z różnorodnymi kryzysami ze sobą powiązanymi. Te wyzwania dotyczą wartości kluczowych w różny sposób. Dotyka to spraw podstawowych, tak jak migracji czy wewnętrznego bezpieczeństwa. Wspólnie powinniśmy angażować się w to, tak państwa członkowskie, jak i instytucje Unii Europejskiej, aby zapewnić, że te zagadnienia pozostaną cały czas centralną częścią naszych działań. Prawa podstawowe muszą być podtrzymywane, bronione jako nasza najlepsza gwarancja zrównoważonego, otwartego społeczeństwa. W styczniu Rada podkreśliła znaczenie stosowania Karty Praw Podstawowych jako części szerszego zestawu stosowanych praw podstawowych, jako źródła prawa w naszym kontekście krajowym. Także w tym roku zasada państwa praworządnego w Radzie koncentruje się na wartościach podstawowych w kontekście integracji obywateli krajów trzecich.
Zasada państwa praworządnego oraz rozdziału władzy są w samym sercu Unii Europejskiej, ale także na szerszym kontynencie europejskim. Nasz najsilniejszy partner, również angażujący się w ochronę i promowanie i rozwój praw człowieka, to Rada Europy. W tym kontekście chciałbym wspomnieć trzy elementy. Po pierwsze, sekretarz generalny Rady Europy opublikował swoje sprawozdanie roczne na temat stanu demokracji, praw podstawowych i zasad państwa praworządnego. Stoją na stanowisku, że zaangażowanie w zasady państwa praworządnego oraz praw podstawowych oznacza także otwarcie na dyskutowanie nad problemami i akceptowanie konstruktywnego krytycyzmu. To sprawozdanie Rady Europy, sekretarza generalnego, stanowi ważny w to wkład. Po drugie, to samo odnosi się do sprawozdania przyjętego przez komisarza spraw praw człowieka, opublikowane w czerwcu 2016 po jego wizycie w Polsce i uwzględniające komentarze władz polskich. I na zakończenie, lecz co nie mniej ważne, w Radzie Europy prezydencja odniosła się do stanowiska Komisji Weneckiej, co stanowi również dużą wartość i powinno się to potraktować poważnie we wszystkich państwach członkowskich. Szanowni Państwo, Rada ma świadomość sytuacji oraz świadomość faktu, że władze polskie pozostają w stałym kontakcie z Komisją Wenecką oraz Komisją Europejską. Razem pracują nad znalezieniem rozwiązania dla podniesionych problemów. Pan wiceprzewodniczący Timmermans uaktualni naszą wiedzę na temat trwających procesów w kontakcie z władzami polskimi po rekomendacjach wydanych przez Komisję 27 lipca i cieszę się już na jego informacje. Sprawa, o którą chodzi, dotyczy samego sedna rzeczy, na których nam zależy w Unii Europejskiej. Obie strony muszą działać konstruktywnie i odpowiedzialnie, aby odnaleźć rozwiązanie, które nie będzie budziło wątpliwości dla naszych najważniejszych wartości. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, panie ministrze. W imieniu komisji, wiceprzewodniczący komisji, pan Franz Timmermans. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowne pani, szanowni panowie, dziękuję bardzo za przyjęcie do porządku obrad tej debaty. Ostatnio rozmawialiśmy o praworządności w Polsce w styczniu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, co wydarzyło się od tego czasu i jakie działania podjęła Komisja Europejska. Jak Państwu wiadomo, kwestie związane ze składem i funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego skłoniły Komisję do podjęcia dialogu w ramach procedury praworządności z rządem RP. Zadecydowaliśmy tak, ponieważ praworządność to jedna z kluczowych wartości, na których oparta jest Unia Europejska, jak zapisano w artykule 2 traktatu. Szanowanie praworządności jest również warunkiem zachowania pełnego spektrum, pełnego zakresu odpowiedniego funkcjonowania również w rynku wewnętrznego i wzajemnego zaufania członków Unii Europejskiej. Chcę podziękować Parlamentowi Europejskiemu za silne wsparcie wyrażone w kwietniowej rezolucji. Z podobną troską spotykamy się w opinii Komisji Weneckiej Rady Europy z marca tego roku. To stanowisko zostało sporządzone na wyraźny wniosek rządu RP. Od tego czasu intensywna wymiana opinii miała miejsce na różnych poziomach i szczeblach pomiędzy Komisją a rządem Rzeczpospolitej Polskiej. By załagodzić pewnego rodzaju zarzuty ze strony Komisji, została przyjęta opinia w czerwcu, następnie Parlament Polski uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym w lipcu. Mimo pewnych poprawek pozostaje jednak przedmiotem troski skład Trybunału Konstytucyjnego, publikacja wyroków oraz efektywność możliwości weryfikacji konstytucyjności stanowionego prawa przez TK. 27 lipca Komisja sporządziła pewne zalecenia dotyczące państwa prawa, gdzie wyeksplikowano główne przedmioty troski i kwestie tego, w jaki sposób będą podniesione. W tych zaleceniach wyznaczono trzy główne obszary. Po pierwsze, skład Trybunału Konstytucyjnego,
jako że trzech wybranych legalnie przez poprzedni Sejm sędziów ciągle jeszcze nie ma możliwości pełnienia funkcji. Po drugie, publikację wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, która powinna nastąpić automatycznie, nie powinna zależeć od jakiejkolwiek decyzji władz wykonawczych lub ustawodawczych. I po trzecie, skuteczność funkcjonowania TK, Trybunału Konstytucyjnego, nie powinna być ona w żaden sposób demontowana przez nowe ustawy czy jakiekolwiek reformy legislacyjne. Również weryfikacja konstytucyjności uchwalanego prawa jest elementem kluczowym w bardzo szerokim zakresie działania ustawodawczego Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Komisja zwraca się do władz polskich o podjęcie w ciągu 3 miesięcy decyzji, które pozwolą na rozwiązanie tych kwestii. Cały szereg dodatkowych zmian dokonał się od tego czasu, o których chcę powiedzieć. 11 sierpnia Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, które dotyczyło pewnych uwarunkowań funkcjonowania Trybunału, określając je mianem niekonstytucyjnych. Natomiast rząd polski odmówił uznania ważności tego wyroku i publikacji w Dzienniku Urzędowym. Ponadto rząd polski opublikował szeregu innych wyroków, nie publikując wyroku z marca, 9 marca tego roku, dotyczącego spraw z grudnia zeszłego roku. Muszę powiedzieć, że wszelkie zastrzeżenia i obawy dotyczące składu i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego pozostają nierozwiązane. Mówiąc o tym, muszę powiedzieć, że komisja jest gotowa do kontynuacji konstruktywnego dialogu z władzami Rzeczpospolitej Polskiej, by znaleźć rozwiązania dla kwestii podniesionych w tej opinii. Chcę podziękować Parlamentowi Europejskiemu za ciągłą dbałość o praworządność w Europie, również biorąc pod uwagę sytuację w Polsce. Chciałbym powtórzyć to, co powiedział przedstawiciel Rady. Utrzymanie praworządności jest kluczowym elementem naszej odpowiedzialności, za którą odpowiadamy wspólnie, kraje członkowskie, Komisja, Rada i Wysoka Izba. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, panie Timmermans. W imieniu grupy EPL głos zabierze pan Lewandowski. Panie prezydencie, komisarzu, ministrowie. Dziś bardzo ważne jest, żeby Polacy wiedzieli i rozumieli, o czym jest ta debata i o czym jest jutrzejsza rezolucja Parlamentu Europejskiego. Wątpię, czy poznają prawdę z polskich mediów publicznych. Nie jest to debata o Polsce. Nie jest to tym bardziej debata przeciw Polsce. To jest debata o nadużyciach obecnej władzy, które niosą poważne zagrożenia dla demokracji, dla państwa prawa, i ostatecznie obracają się przeciw własnemu społeczeństwu. Polska rozumiana jako dzieło zbiorowe Polaków. Kolega Lewandowski, sekundę bitte. Kolego Lewandowski, proszę sekundę. Chyba nie mamy tłumaczenia na francuski i na niemiecki, mam wrażenie. Musimy jeszcze raz. Ja. Auch das noch. Jetzt wird er noch deutsch auf dem französischen Kanal. I to jeszcze niemiecki jest na francuskim kanale, to jest w ogóle nie do przyjęcia. Können wir noch mal unsere Augenblicke, Kollege. Chwileczkę, kolega Lewandowski. Proszę jeszcze raz o przetłumaczenie pańskiej wypowiedzi. En français, peut-être la cabine allemande peut... Powiem to po francusku. Być może kabina francuska może przetłumaczyć na niemiecki to, co powiedziałem. Oui, le problème est résolu. Problem jest rozwiązany. Mam nadzieję. Panie Lewandowski, proszę jeszcze raz zacząć od początku. Od początku, panie prezydencie. Otóż dzisiaj najważniejsze jest, aby Polacy wiedzieli, o czym jest ta debata i o czym będzie jutro rezolucja Parlamentu Europejskiego. Wyraziłem wątpliwość, czy poznają prawdę z polskich mediów publicznych. Otóż nie jest to debata o Polsce, czy tym bardziej przeciw Polsce. To jest debata o nadużyciach obecnej władzy, które niosą poważne zagrożenia dla demokracji i swobód obywatelskich i tym samym obracają się ostatecznie przeciw własnemu społeczeństwu. Polska, rozumiana jako dzieło zbiorowe Polaków ostatniego ćwierćwiecza, jest powodem do dumy. Przeszliśmy długą drogę od zadawnionych uprzedzeń po mocną pozycję w Unii Europejskiej, silną, dynamiczną gospodarkę i powszechny szacunek. Również tu, na tym forum, przeżywaliśmy podniosłe chwile,
gdy Jerzy Buzek jako pierwszy zza żelaznej kurtyny został obrany prezydentem Parlamentu Europejskiego. Gdy 28 rządów reprezentuje tutaj Donald Tusk, szef Rady Europejskiej, człowiek z Gdańska, gdzie narodziła się Solidarność. Nie jest jednak żadnym powodem do dumy, jeśli Polska otwiera listę krajów monitorowania zagrożeń dla demokracji i praworządności. Nie jest żadnym powodem do dumy, jeśli Polska wydłuża listę europejskich kłopotów i jest adresatem rezolucji, takiej jak w kwietniu tego roku, kiedy Parlament Europejski wyrażał zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Hondurasie, w Nigerii, w Pakistanie i w Polsce. To, co jest złe, tego nie da się osłonić mandatem uzyskanym w wyborach, bo przecież Polacy nie głosowali na paraliż Trybunału Konstytucyjnego, który jest gwarantem przestrzegania prawa. Nie głosowali na czystki w mediach publicznych. Dodam jeszcze, że żadne wybiórcze publikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie poprawia tej sprawy. A już próba prokuratorskiego ścigania szefa, prezydenta Trybunału zupełnie nie mieści się w normach naszego świata. Polacy nie głosowali w wyborach parlamentarnych na czystki w mediach publicznych. Ogromne, 190 dziennikarzy zamienionych w tubę propagandy rządowej. Polacy nie głosowali na niszczenie służby cywilnej i kolonizowanie całej przestrzeni publicznej wedle zasady mierny, ale wierny. Polacy na pewno nie głosowali na nieuprawnioną ingerencję w prywatność i takie zmiany w prawie, które mogą prowadzić do nadużywania aparatu przymusu i to w rękach ministrów, którzy takich nadużyć dokonywali w przeszłości. To wszystko jest doskonale widoczne dla demokratycznego świata. Tego się nie da ukryć ani zakłamać. Dzisiejsza debata, jutrzejsza rezolucja to są świadectwa zaniepokojenia ze strony prawdziwych przyjaciół Polski. Zaniepokojenie jest proporcjonalne do nadziei, jaką budziła Polska jako kotwica europejskości na wschodzie. Demokratyczny świat upominał się o Polskę, kiedy źle się działo w państwie polskim. Dziś upomina się o Polskę jako członka swojej rodziny. Upomina się w imię zasad i wartości wpisanych i do polskiej konstytucji, i do traktatów. Ale co ważne, te zasady nie wzięły się znikąd. Nie pochodzą z dogmatu. Powstały na długiej drodze prób i błędów, na której wolne społeczeństwo znalazło zasady ustrojowe, które ubezpieczają wolność i umożliwiają zorganizowanie takiej gospodarki, która jest zrównoważona i obiecuje poprawę jakości życia. Ten, kto narusza te zasady, jednocześnie narusza bezpieczeństwo i przyszłość własnej ojczyzny. Ja dzisiaj mówię w imieniu największej frakcji, chrześcijańskich demokratów, ale jestem też głosem milionów Polaków, którzy dobrze czują się w Europie bez granic. Są u siebie. Znają i pamiętają przekleństwo geopolityki, czyli wielowiekowego osamotnienia Polski. Dlatego cenią sobie bardzo wartość wspólnoty dla naszego bezpieczeństwa i naszych szans rozwojowych. Potrafią odróżnić patriotyzm, który buduje, od nacjonalizmu, który rujnuje i był przyczyną wielu katastrof naszego kontynentu. Nie chcą, by cena za grzechy rządzących spadała na całą Polskę, by był marnotrawiony dorobek pokolenia, które budowało polską markę. Nie da się wykupić przyzwolenia Polaków na to, by Polska była kłopotem dla samej siebie i dla Europy poprzez proste rozdawnictwo pieniędzy. Jan Paweł II, nasz papież, mówił do swych rodaków w Rzymie w 2003 roku, że Europa potrzebuje Polski, Polska potrzebuje Europy. Dodam, mądrej, silnej Polski w solidarnej Europie. Wtedy i tylko wtedy będzie to ostatnia krytyczna debata i krytyczna rezolucja o polskich sprawach w Europarlamencie. Dziękuję za uwagę. Das Wort hat jetzt für die Sozialdemokraten.
imieniu Grupy Socjaldemokratycznej i przewodniczący pan Gianni Pittella. Grazie, Presidente. Dziękuję, panie przewodniczący. Pierwsza rzecz, jaką chcę zrobić w imieniu mojej grupy, w imieniu delegacji polskiej, w imieniu mojego kolegi Liberackiego i kolegów z Polski. Pierwsza rzecz to wyrażenie naszej serdecznej przyjaźni wobec narodu polskiego. My walczymy dla was. Walczymy z wami, a nie przeciwko wam. My walczymy o demokrację, bo jest to najwyższe dobro, które żyje w waszych sercach, polscy przyjaciele, i w naszych sercach. Jest pewna tendencja do umniejszania podstawowych swobód, do tworzenia czegoś w rodzaju demokracji liberalnej. Są pewne środki podjęte przez rząd polski, które zagrażają praworządnemu państwu, i właśnie dlatego my mamy obowiązek zadziałać. Łatwo jest robić propagandę. Zbyt łatwo jest mówić, że pan wiceprzewodniczący Timmermans, komisja, większość tego parlamentu jest przeciwko narodowi polskiemu. To nieprawda. To nieprawda. To fałsz. To ustawy podjęte przez rząd polski są sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej, do której Polska należy i której jest bardzo ważną częścią. Ja chcę powiedzieć rządowi polskiemu w sposób bardzo prosty: bądźcie bardziej spokojni, darzcie większym zaufaniem swój naród. Nie możecie brać całego narodu jako zakładników waszych lęków. Czego możecie się obawiać od Trybunału Konstytucyjnego? Co musicie ukrywać przed mediami? Skąd całe te czystki? Ufajcie bardziej narodowi polskiemu. Zmieńcie ustawę o Trybunale Konstytucyjnym tak, aby był gwarantem swobód narodu polskiego. Nie starajcie się dawać policji zadań, których policja nie powinna mieć. W tym dialogu z Polską my popieramy całą naszą siłą wszelkie działania podejmowane przez komisarza Franza Timmermana. Dziękuję bardzo. Panu Pittella w imieniu Grupy Politycznej EKR głos zabierze pan poseł Legutko. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zwracam się teraz do autorów rezolucji. No, niestety mam wrażenie teatru absurdu. Unia Europejska przechodzi przez największy w swojej historii kryzys, niektórzy twierdzą, że śmiertelny, mamy Brexit, mamy możliwość innych Brexitów, imigracja, euro, coraz mniej demokratyczny sposób podejmowania decyzji, a wy organizujecie państwo debatę o Polsce. I z jakiego powodu? Ja myślę, że z takiego, że wasi towarzysze polityczni stracili władzę monopolistyczną w Polsce i trudno wam jest to zaakceptować. Kiedy rządzili Polską niepodzielnie i robili różne okropne rzeczy, wam to nie przeszkadzało. Nawet byliście zachwyceni. Niezwykle komplementowaliście to. Nagle się to zmieniło. Ale wracając do rezolucji. Autorzy piszą tam o kilku ustawach, kilku problemach, ale stwierdzam z przykrością, nie mają szczególnej wiedzy na ten temat, natomiast mają gigantyczne uprzedzenia. Jak ma na przykład traktować zarzut, że minister środowiska zmienił zasadniczo skład ciała, które jest w istocie ciałem doradczym? Czemu w ogóle wy o tym piszecie? To co, minister nie może zmieniać swojego składu doradczego? Ma pytać was o zgodę? Przecież to jakiś absurd. Jak mam traktować fakt, że autorom nie podoba się walka z kornikiem drukarzem, który niszczy Puszczę Białowieską?
Przecież większość z Państwa nie ma pojęcia, gdzie jest Puszcza Białowieska. Co to jest puszcza? Nic o tym wiecie. Nie wiecie, co to jest kornik drukarz. Skąd się bierze nagle taki mocny pogląd na walkę z kornikiem drukarzem? Ludzie, to nie jest sprawa na głosowanie większościowe. To jest sprawa na ekspertyzy, które i tak są obarczone ryzykiem błędu. Nie udawajcie, że wiecie coś w tej sprawie, bo nic nie wiecie. Albo ja mam traktować uwagi na tym o zmianie kodeksu postępowania karnego, gdzie pada na przykład takie stwierdzenie, że zostaje naruszona zasada domniemania niewinności. To jest bzdura, tam nie ma niczego takiego. Nie wskazujecie miejsca, gdzie takie stwierdzenie pada, bo nie można wskazać czegoś, czego nie ma. No naprawdę trzeba złej woli, żeby pisać taki absurdalny dokument. Albo media. No, media to oczywiście sprawa jest niekończącego się problemu, z jakim borykamy się w Polsce właściwie od tam 20 kilku lat. Ale tak z ręką na sercu, jeżeli porównamy tę ofertę medialną, którą mamy teraz w Polsce, ta oferta medialna pod względem światopoglądowym i politycznym, nigdy w tej najnowszej historii Polski nie było oferty szerszej, nigdy więcej głosów nie było słyszalnych. Z pewnością nie były te głosy słyszalne, kiedy nasi poprzednicy rządzili przez 8 lat i kiedy przeganiali wszystkich niepokornych dziennikarzy. Powiem więcej. Ja myślę, że ta oferta medialna, która jest w dzisiejszej Polsce, jest znacznie szersza niż to, co spotykamy w wielu krajach Unii Europejskiej, włączając to Niemcy, Belgię czy Francję. Czemu wam to przeszkadza? Otóż ja mam odpowiedź, czemu wam to przeszkadza. I skąd się biorą te wszystkie nonsensy w tej rezolucji? Dlatego, że kieruję wami głębokie uprzedzenie do rządu polskiego i do wszystkiego, co ten rząd reprezentuje. Prawda jest taka, że jesteście państwo organicznie niezdolni do zaakceptowania tego faktu, że mogą istnieć rządy i partie, które różnią się od was poglądami i że te poglądy mają dobre racje. Pluralizm w Unii Europejskiej to jest taki pluralizm jak w przypadku Forda modelu T, gdzie mogły być wszystkie kolory pod warunkiem, że był to kolor czarny. W Unii Europejskiej wszystkie poglądy są dobre pod warunkiem, że to są poglądy zgodne z ortodoksją Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś się różni od tego, to można o nim powiedzieć wszystko i napisać wszystko. Jeżeli ktoś się z tym zgadza, może robić cokolwiek i znajdzie tutaj rozgrzeszenie. I jeszcze dwa słowa, panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, o Komisji i do Komisji Europejskiej, która łamie reguły traktatów. Procedura praworządności, którą wszczęto przeciw nam, jest tak naprawdę procedurą niepraworządności, ponieważ jest naruszeniem traktatów. Pytaliśmy, moi koledzy, koleżanki pytali Komisję Europejską w oparciu o jakie badania, jakie analizy prawne wszczęto postępowanie przeciw polskiemu rządowi. I Komisja przesłała nam tekst, który, przepraszam za te słowa, był kompletnym, a semantycznym bełkotem. Nie zawierał żadnej treści. Niestety, no, służę tym tekstem, proszę bardzo. To nie jest, ja tego nie zmyślam. Zwracałem uwagę panu przewodniczącemu Timmermansowi w czasie ostatniej tutaj debaty, że posługuje się jawnie fałszywą rekonstrukcją faktów dotyczących tego, co działo się z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce. Ale pan przewodniczący Timmermans, jak to ma w zwyczaju, nie odpowiada merytorycznie, tylko ucieka się do wspaniałej retoryki, którą ja podziwiam, jestem pełen uznania, pan mówi pięknie, tylko że to jest pozbawione niestety treści. Pan nie odpowiada argumentami na argumenty. Zostały opublikowane analizy zlecone przez polski parlament, przez grupę 15 profesorów prawa, dotyczące
Trybunału Konstytucyjnego i całego tego kryzysu, który jest kryzysem poważnym, ja tego nie neguję, ale w przeciwieństwie do panów, tutaj państwa, ja nie widzę łatwego rozwiązania tego kryzysu. Tu potrzebna jest jednak dobra wola ze wszystkich stron, a tej dobrej woli nie ma. Otóż ja bym chciał, i ta ekspertyza została przesłana do Rady Europy, została przesłana do Komisji Europejskiej, to jest sprawa ostatnich, nie wiem, kilkunastu godzin. Ja będę bardzo szczęśliwy, jeśli w imieniu Komisji Europejskiej pan przewodniczący Timmermans odpowie na te wszystkie argumenty, które są, ale naprawdę na argumenty. Bo jeśli pan chce tutaj popisywać się swadą cycerońską, to wiem, że pan potrafi, ale chciałem, żeby pan naprawdę, żeby pan w imieniu komisji odpowiedział, że te argumenty są niesłuszne, że są dobre racje, że jest zupełnie inaczej. Bardzo czekam na taką odpowiedź. I na końcu chciałem powiedzieć jeszcze coś na temat komisji. Mówię to z przykrością, bo to nie jest taka rzecz, która łatwo przechodzi przez usta, ale trzeba powiedzieć. Proszę państwa, szanuję czas, jaki dostałem. Proszę państwa, otóż w przypadku Polski Komisja Europejska uzurpuje sobie trzy funkcje. Oskarżyciela, sędziego i egzekutora. Czyli robi coś, co jest właściwie w sprzeczności z prawną, polityczną tradycją europejską. Takie nagromadzenie w jednym ręku trzech funkcji jest charakterystyczne dla europejskiego despotyzmu oświeconego. Przy czym jest to, powiedziałbym, ten despotyzm państwa coraz mniej europejski, coraz mniej oświecony. Ale jakkolwiek by się działo, powtarzam, cokolwiek powiedzielibyście złego o Polsce, to standardy, które obowiązują dzisiaj w Polsce, są znacznie lepiej, znacznie lepsze, znacznie bardziej przejrzyste, dające ludziom znacznie więcej pluralizmu, nie tylko w porównaniu do tego, co tutaj usłyszeliśmy dzisiaj, tylko trzeba włożyć trochę wysiłku, żeby je poznać. Naprawdę trzeba się zainteresować, ale także niż w wielu, wielu innych krajach europejskich, wliczając to te standardy, które Unia Europejska w ostatnim okresie chce narzucić. W imieniu Grupy Liberałów głos zabierze koleżanka Intveld. Thank you, Chair. Dziękuję, panie przewodniczący. Drogi kolego Legutko, myślę, że 8 minut, no cóż, 8 minut karykaturalnej mowy prawdopodobnie przysporzy panu bardzo wiele czasu na antenie polskiej telewizji, a właściwie nie czynią państwo nic w interesie Polaków. Chciałabym podkreślić, że ta debata dzisiejsza to nie debata o Polsce i mieliśmy już podobne debaty na temat sytuacji w innych krajach, jak pan dobrze wie, ale to dotyczy, i to zacytuję prezydencję w Radzie, proszę zwrócić uwagę, dlatego że rzadko cytuję prezydencję, powiedziała, że to, o co chodzi, dotyczy samego sedna naszych zobowiązań w Unii. To, panie Legutko, jest to, o czym dziś mówimy. Myślę, że sytuacja, przez którą przechodzimy, no pan może ją opisywać jako rosnące problem z wspólnotą wartości. Komisja, cieszymy się, że interweniuje, jeśli chodzi o unikanie podatków, pomoc państwową, czyli nieposzanowanie standardów środowiskowych. Ale kiedy mówimy, a pan Timmermans zawsze to powtarza, że musimy być duzi w dużych sprawach, to to jest duże. To uderza w samo sedno tego, czego dotyczy Unia Europejska. Państwo praworządne, prawa podstawowe i demokracja. I w tym duchu chciałabym w pełni poprzeć inicjatywę komisarza Timmermansa. Tym niemniej chciałabym jedną uwagę wnieść, ponieważ sądzą, że obecna sytuacja dowodzi, że są granice i słabości zestawu narzędzi, jaki mamy dla ochrony praw podstawowych z państwa praworządnego i cieszę się, że w tej Izbie wspólnie pracujemy nad mechanizmem, który będzie służył monitorowaniu i ocenie wszystkich państw członkowskich, ponieważ sądzę, że powinniśmy pokonać sytuację, w której oskarżenia o wskazywanie jakichś krajów, o interwencje motywowane politycznie, a ja osobiście, panie Legutko,
oskarżył kilkoro ludzi o motywacje polityczne. Nie jesteśmy tu w rządzie, więc tutaj nie mamy żadnych interesów, żadnych problemów. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, że Unia Europejska, żeby miała taki zestaw narzędzi, które nam pozwoli na promowanie i chronienie, utrzymywanie demokracji, państwa praworządnego oraz praw podstawowych. To obejmuje w części Unii Europejskiej, gdzie są fantastyczni ludzie, Polacy, i z całego serca popieram działania podejmowane przez Komisję Europejską. Dziękuję. W imieniu grupy Zjednoczonej Lewicy pani Barbara Spinelli. Grazie, prezydent. Dziękuję, panie przewodniczący. Nie pierwszy raz Unia Europejska przywołuje do porządku państwo, które podważa prawo. Stało się tak w wypadku Węgier. W 2004 roku tak się stało z Włochami. W dniu dzisiejszym mówimy na temat demokracji konstytucyjnej w Polsce. Mówię o demokracji konstytucyjnej, a nie o demokracji, ponieważ zwycięstwo w wyborach nie daje gwarancji na cofanie się do tyłu. Trybunał Konstytucyjny w tej chwili nie może działać niezawiśle. Nowe ustawy antyterrorystyczne i o mediach redukują pluralizm i ochronę praw osobowych. Moja grupa przedstawi kilka poprawek. My krytykujemy pozycję rządu polskiego w stosunku do emigrantów muzułmanów i walkę z prawem o aborcji. Przerwanie ciąży jest już bardzo trudną sprawą, a w Polsce ryzykuje się tym, że również w przypadku gwałtu lub innych zbrodni takie przerwanie ciąży będzie niemożliwe. My nie możemy wnikać w politykę, ani my, ani policja, ale moim zdaniem my nie ingerujemy, my tylko przypominamy, że istnieją pewne normy, pewne zasady, które każdy zobowiązał się przestrzegać, podpisując traktaty. To jest nasze wspólne prawo. Rządzący na Węgrzech i w Polsce zapowiedzieli kontrrewolucję kulturalną i poprzez tej rewolucji będą chcieli gwarantować własną suwerenność opartą tylko na korzeniach chrześcijańskich, ale my musimy się zastanowić, co jest tym, co daje nam wspólne podstawy bycia w Europie. Czy jest to tylko rynek, czy kultura? Oczywiście wszystko Unia Europejska odzyskała po dwóch dyktaturach XX wieku. W imieniu grupy Zielonych pani Sargentini. Dziękuję, panie przewodniczący. Różnica poglądów pomiędzy rządem RP a komisją zaznaczyła się już w styczniu, kiedy pani premier występowała przed parlamentem, nie czyniła rozróżnienia pomiędzy narodem, społeczeństwem, rządem, władzą. Jeśli weźmiemy pod uwagę nowe prawo medialne, które nakłada ograniczenia na wolność słowa, trzeba wziąć pod uwagę również inne nieporozumienia, które tutaj mają miejsce. Wartości podstawowe europejskie ściśle są związane z suwerennością, jaką dysponujemy wobec własnych myśli, własnego ciała, tak jak i prawa reprodukcyjne kobiet, czy prawo do decydowania o swoim ciele. Natomiast widzimy tutaj, że rząd inaczej definiuje prawo i suwerenność. Chodzi tutaj o suwerenność grupową, grupową w sensie narodu. Polacy przez minione dziesięciolecia walczyli z systemem totalitarnym o demokrację. Trzeba docenić to, jak udało się Polakom zaistnieć w Unii demokratycznych narodów, a teraz widać tutaj krok wstecz.
Biorąc pod uwagę przeniesienie kwestii suwerenności z jednostki na państwo, może zagrażać niektórym. Na przykład kobietom, które stanowią połowę społeczeństwa. Zaostrzenie ustawodawstwa antyaborcyjnego będzie tworzyło czarny rynek aborcyjny. Trzeba wziąć pod uwagę to, że nikt nie robi tego z własnej woli, lecz z absolutnej konieczności. Jeżeli państwo wspominacie dziedzictwo Solidarności, nie możecie wziąć pod uwagę takich kroków jak ograniczenie praw kobiet, dziennikarzy. Zieloni z Europy będą walczyli o ich prawa. Dziękuję bardzo. Głos w tej chwili w imieniu grupy politycznej FDD zabierze deputowany Iwaszkiewicz. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo. Po raz kolejny Parlament Europejski zbiera się, aby ingerować w legalnie wybrany rząd i suwerenne, stabilne państwo europejskie. Nie macie jednak, panie i panowie, odwagi, by zareagować na realne wyzwania stojące przed Europą, kiedy policja jest bezradna wobec szwadronów islamskich terrorystów, kiedy inne kraje Unii walczą z widmem bankructwa, kiedy państwa europejskie upadają pod zalewem milionów nielegalnych uchodźców. Ta Izba zamierza dyskutować o Trybunale Konstytucyjnym, o przestrzeganiu Karty Praw Podstawowych, której Polska nie podpisała. Otóż odpowiadam na wszystkie te pytania. Ręce precz od Polski. Cała ta debata jest brutalnym atakiem na moją ojczyznę. Każdy w tej Izbie, kto ma choć trochę poczucia przyzwoitości, wstydziłby się zabierać głos, żeby pouczać moje państwo i mój naród. My, Polacy, nie potrzebujemy rad tej Izby. My, Polacy, nie potrzebujemy waszych uwag i przemów, bo my, Polacy, potrafimy rządzić się sami. To wy możecie uczyć się z naszej polskiej historii, jak się walczy o wolność i suwerenność, honor i solidarność. Nasza Unia polsko-litewska trwała ponad 400 lat. Wasza nie przetrwa nawet 70. To nie Polska jest problemem dla rozwoju Europy, ale błędna i szkodliwa polityka obecnych elit europejskich na czele z panią Merkel i panem Hollandem. Europa nie jest bezpieczna. Europa musi się przebudzić. Dziękuję. Głos w imieniu grupy ENF zabierze pan Żółtek, przepraszam. Prawdą jest, że dwie główne siły polityczne w Polsce, czyli partia PiS oraz PO, próbują zdobyć całą władzę i pod przykrywką dobra wspólnego zagarnąć mienie i wolność obywateli i ustalić kolejność dziobania. Ale urzędnicy Unii stanęli tylko po tej stronie, która przed nimi klęka. Ale instytucją, która najbardziej kradnie nam wolność i ogłupia potworną biurokracją, jest sama Unia Europejska. W Polsce mogę krytykować polski rząd. Ale tutaj powiem tylko tak. Komisarze unijni, zapomnieliście, gdzie jest wasze miejsce i chcecie rządzić swoimi panami. To jest narodami, które was mianowały poprzez swoje rządy. Zajmijcie się lepiej tym, co sami stworzyliście, czyli napływem zarazy islamskiego terroru. Rezolucja powinna mieć taką treść, jak projekt złożony przez grupę Europa Narodów i Wolności. Parlament Europejski uznaje za bezzasadne wszelkie próby ingerencji w politykę wewnętrzną państw członkowskich, w tym wewnętrzne sprawy Polski. Uroczyście potwierdza swe przywiązanie do zasad tożsamości i suwerenności narodowej, które tworzą nierozerwalną jedność z zasadą wolności. Przypomina, że Komisja nie jest organem politycznym, lecz organem wykonawczym Unii i powinna ściśle przestrzegać traktatów. A teraz niezrzeszony poseł pan Balco. Dziękuję panie przewodniczący. Ci, którzy zatroszczyli się o to, że dziś dyskutujemy o sytuacji w Polsce, dowodzą tym samym,
że nie przyjęli do wiadomości, nie zrozumieli przesłania Brexitu. W przypadku referendum dotyczącego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wielu obywateli głosowało za tym, czego wreszcie by sobie życzyli, żeby to nie Bruksela decydowała o ich życiu w imię większej dozy demokracji i europejskości, lecz ich własny rząd. W przypadku debaty dotyczącej Polski mieszamy się, ingerujemy w wewnętrzne sprawy tego kraju. Chodzi o to, iż niektóre osoby zasiadające tutaj nie chcą zaakceptować większej roli tradycji chrześcijańskiej w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Nie chcą zrozumieć i przyjąć do wiadomości, że w Europie są kraje, gdzie religia jest czymś ważnym. Gdy mówimy o Polsce, mówimy o Karcie Praw Podstawowych, tak jak gdybyśmy nie wiedzieli, że w ramach traktatu lizbońskiego niektóre kraje członkowskie uzyskały prawo odmowy podpisania tego dokumentu. Zajmujemy się tutaj często Polską, Węgrami i innymi krajami. Obawiam się, jeżeli takie debaty będą się mnożyć, będziemy na najlepszej drodze do zadbania o to, by Unia Europejska się rozpadła. Dziękuję. Pan wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Timmermans. Dziękuję, panie przewodniczący. Krótko odniosę się, jeśli można, do wniesionych tu uwag. Przede wszystkim powiem bardzo jasno, jeśli jest jakaś informacja odnosząca się do tej sprawy, która powinna być nam przekazana, to z uwagą ją przestudiujemy i zajmiemy stanowisko. Dotyczy to wszystkich informacji. Czy to będzie akademicka, przekazana nam do analizy, to przedstawimy też nasze stanowisko. Po drugie, chciałbym się odnieść przez chwilę do zasady państwa praworządnego. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że z historii dowiedzieliśmy się, poprzez bardzo bolesną historię Europy, że posiadanie funkcjonującej demokracji, gdzie prawa wszystkich są poszanowane, potrzebujemy tych trzech filarów: demokracji, państwa praworządnego, pełnego poszanowania praw człowieka. Nie można ulec pokusie wykorzystania jednego przeciwko drugiemu, dlatego że one wszystkie trzy są równie ważne. I jako kluczowa część tego pojawia się niezależność wymiaru sprawiedliwości. Ma ona niezwykłą wagę dla poszanowania praw jednostek, ale także dla funkcjonowania naszej formy gospodarki rynkowej. Nie ma to żadnego związku z polityką. Polityka może prowadzić do różnych wyborów przez elektorat, przez rządy. Rządy tworzą różne programy, idą w różnych kierunkach, ale muszą pozostać w ramach zasad państwa praworządnego, czyli pełnego poszanowania wymiaru sprawiedliwości w naszych państwach członkowskich. A to każe mi nawiązać do kilku bardzo precyzyjnych pytań, do których pan Legutko zdecydowanie nie chce się odnieść. Jeśli pan zaakceptuje, że niezależność wymiaru sprawiedliwości jest kluczową częścią poszanowania państwa praworządnego, to jak się to dzieje, że w Polsce władza wykonawcza może wybierać, czy będzie publikować, czy nie, orzeczenia Najwyższego Trybunału w kraju w oparciu o to, czy mu się to orzeczenie podoba, czy nie podoba? To nie odpowiada zasadzie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Jak także, pan Legutko powiedział, powiem to panu, panie przewodniczący, że to, co mówię, jest nieprawdą, ale chciałbym panu przypomnieć, że pewne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wciąż nie zostały opublikowane przez rząd polski i to jest fakt, panie Legutko. Po drugie, chciałbym także dodać, że jeśli parlament decyduje niezgodnie z prawem o wybraniu członków tego Trybunału, to nie można wykorzystać tego, że następnie po tym prawomocnym wyborze były inne wybory i wykorzystać nowego składu parlamentu do odwołania legalnej decyzji poprzedniego parlamentu. To są sprawy, o których dyskutujemy w sposób konstruktywny z rządem Polski. I chciałbym zakończyć jedną sprawą, która jest dość osobista, muszę przyznać. Moje życie zawodowe od samego początku, jako studenta, było skoncentrowane na kończeniu podziałów w Europie i niszczeniu dyktatury komunistycznej w połowie Europy.
Polacy osiągnęli to. Jest to jedna z największych wiktorii w historii europejskiej. I nikt mnie nie oskarży o działanie przeciwko Polakom. To jest spór pomiędzy Trybunałem a rządem, nic więcej i nic mniej. Ale przypomnijmy sobie sami piękno zwycięstwa demokracji i państwa praworządnego przeciw opresji i komunizmowi. I nie zapominajmy o tym, że to jest to prawdziwe osiągnięcie naszego wspólnego snu marzenia europejskiego. Dziękuję, panie przewodniczący. W imieniu Rady pan minister Iwan Korczok. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję wszystkim, którzy zabierali głos. Nie będę komentował tych wypowiedzi, ale chcę państwa zapewnić, że przekażę na forum Rady wysokie zainteresowanie tematem i tym, iż zależy Wysokiej Izbie na przestrzeganiu zasad, na których Unia Europejska została zbudowana. Nie mam niczego do dodania do tego, co zaprezentowałem w moim wstępnym wystąpieniu w imieniu Rady Unii Europejskiej. Chcę również podziękować panu komisarzowi Timmermansowi za uaktualnienie informacji na temat dialogu pomiędzy Komisją Europejską a władzami Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję komisji za zapewnienie o kontynuacji dialogu. Jako Rada będziemy również śledzili dalsze kroki w tym postępowaniu. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Na tym zamykamy tę debatę.